Cześć, w dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat chorych, wygórowanych ambicji. Jak z nimi walczyć, co z nimi zrobić, dlatego że te wygórowane ambicje niekoniecznie idą w parze z pracowitością i efektywnością. I tutaj Wam dam właśnie prosty tip, jak temu zażegnać. Właśnie tak jak powiedziałem, wiele osób jest ambitnych, wiele osób chciałoby robić bardzo dużo rzeczy, ale koniec końców ich to przytłacza, dlatego że ten stres, który na siebie narzucają, jest tak duży, że są wręcz niezdolni robić cokolwiek, że no, nie wiedzą nawet za co się zabrać, co zrobić najpierw, co potem, z czego zrezygnować i tak dalej. To tutaj chciałbym powiedzieć właśnie najpierw jedną bardzo ważną kwestię. Nie da się robić wszystkiego na 100%, nie da się skupić się na wszystkim i robić wszystko na 100%, bo jest to niewykonalne. Po prostu mamy 24 godziny w ciągu doby i niektóre rzeczy wymagają bardzo wiele czasu, bardzo wiele emocji, które musimy w to włożyć. Dlatego też tutaj właśnie ten tip, jak zrobić, co zrobić, gdy właśnie takie chore ambicje powodują, że koniec końców nie robimy nic. I tutaj z pomocą przychodzi nam zasada Pareto, czy tak zwana zasada 20/80. Chodzi generalnie o to, że 20% naszej pracy daje 80% efektywności. Także jeżeli jesteś właśnie taką osobą, która ma wygórowane ambicje, która nie wie, co się zabrać, to najważniejsze według mnie i najlepsze, co można zrobić, to znaleźć 3 najważniejsze rzeczy, które są obecnie priorytetem. Bo one się oczywiście mogą zmienić na przestrzeni czasu. Może to być w ciągu dnia, może być to w ciągu tygodnia, miesiąca, czy nawet roku. Że po prostu będziemy zmieniać nasze priorytety. I na przykład, nie wiem, w poniedziałek będziemy zajmowali się tym, we wtorek tym, w środę tym, albo na przykład w styczniu tym, w lutym tym. I tak dalej, i tak dalej. I właśnie znaleźć 3 najważniejsze rzeczy, które musimy zrobić w ciągu dnia i je zrobić. Bo widzicie, tutaj Łatwo to zrobić. Po prostu łatwo się skupić tylko na 3 rzeczach w ciągu dnia. Jeżeli byście mieli na przykład plan dnia i zredukowali 20 na przykład rzeczy do 3. Do 3 tak naprawdę istotnych, które mają koniec końców największy wpływ na efekt końcowy. Także najlepiej wypisać sobie wszystkie rzeczy, które musisz robić, które chcesz zrobić, które powinieneś zrobić i wtedy nadać im pewien priorytet. Czyli po pierwsze skupić się na rzeczach, które musisz zrobić, niekoniecznie chcesz, ale musisz je zrobić, bo nie wiem, masz zobowiązania, masz cokolwiek, czyli chociażby jest to praca, czyli musisz na przykład iść do pracy, więc mamy tą jedną rzecz. Druga rzecz to będzie to, co chcesz zrobić i co właśnie ma wpływ, czyli może to być na przykład pasja, może to być właśnie jakieś hobby, czyli już mamy praca i na przykład pasja. I mamy jeszcze trzecią rzecz, którą właśnie chciałbyś zrobić, niekoniecznie musisz, ale będzie miała wpływ. I tu już mamy 3 rzeczy, które możesz sobie podzielić to właśnie na każdy dzień, tydzień, miesiąc, rok, na których się skupisz, na których będziesz miał priorytet, miała priorytet i najlepiej te rzeczy robić z samego rana, najlepiej je robić na początek dnia, bo wtedy jesteśmy zregenerowani i najłatwiej nam zmusić się do wykonania danego zadania, bo im dalej w ciągu dnia, tym mniej nam się będzie chciało tak naprawdę. Większość osób wieczorem już jest zmęczona, już nie mają siły nic robić. W sensie będą robić rzeczy, które sprawiają przyjemność, nawet jeżeli dają efekty, ale nie będą robić tego, co muszą na przykład zrobić albo co powinny zrobić, żeby właśnie to było efektywne. Ja na przykład zrezygnowałem totalnie z planowania sobie dnia. Bardzo długo planowałem sobie dzień i jest to jak najbardziej spoko metoda, sprawdza się, ale właśnie w takich chwilach, gdzie chcemy bardzo dużo rzeczy zrobić w ciągu krótkiego czasu, to jest destruktywne, dlatego że plan dnia nagle ma 40 godzin. W sensie wszystkie czynności, które chcielibyście zrobić, wymagają więcej czasu niż tak naprawdę ten dzień trwa i właśnie no nie robicie nic, bo nie wiecie, jak się do tego zabrać, stresujecie się, więc najpierw musicie się rozluźnić, zrobić coś innego, żeby trochę ochłonąć, a dopiero potem zaczynacie coś robić i koniec końców robicie, nie wiem, połowę tego, co chcieliście, albo 1/3, co powoduje frustrację, co powoduje spadek motywacji i potem jeszcze gorsze efekty. Dlatego ja teraz właśnie mówię, nie planuję sobie dnia, tylko wypisałem sobie najważniejsze rzeczy, które muszę robić, czy właśnie w ciągu dnia, czy w ciągu tygodnia,
i na nich się skupiam. I po prostu od nich staram się zaczynać dzień, od nich staram się robić wszystko, a resztę jakby wrzucam do takiego wielkiego wora, z którego sobie losowo coś wybieram, na co akurat, nie wiem, mam czas, mam ochotę. I to jest... Dla mnie to jest game changer. Dla mnie to zmieniło praktycznie wszystko, że wiedząc, co daje mi największe efekty, co jest dla mnie priorytetem, wiem, na czym się muszę skupić. I wiem, że wtedy te inne rzeczy, no nie odbije się to zbytnio na nich, a nawet jeżeli, to i tak one nie przynoszą mi tyle zysku, nie chodzi mi tu oczywiście o pieniądze, ale też co właśnie muszę zrobić. Niemniej jednak z przychodem, z zarobkami jest podobnie, że mamy wiele rzeczy, które możemy zrobić, żeby zarobić, ale są najważniejsze rzeczy. Tak samo chociażby w pracy, że nie wiem, przez 8 godzin, które mamy, ile tak naprawdę istotnych rzeczy robimy, ile jest właśnie tych najważniejszych rzeczy, a ile to są takie wypełniacze czasu. I właśnie starać się ograniczyć te wypełniacze do minimum, a skupić na tym, co jest ważne. I tu nie bez powodu chociażby Polska bardzo słabo, bardzo blado wypada na tle innych krajów, jak chodzi o stosunek ilości przepracowanych godzin do efektywności pracy. Bo jak właśnie pokazują statystyki, to w krajach, gdzie te godziny pracy są krótsze, gdzie ludzie generalnie mniej pracują, okazuje się, że więcej robią. Dlatego, że tam mają ten raz, że właśnie skupiają się na tym, co jest ważne, a to, co jest ważne, nie wymaga 8 czy 10 godzin dziennie. A druga sprawa, że nagli ich czas, bo nagle nie mają 10 godzin, więc nie rozwlekają wszystkiego w czasie, tylko na przykład mają 6 godzin i muszą jak najszybciej zrobić te najważniejsze rzeczy, żeby po prostu wypełnić swoje zobowiązania, wypełnić swoje obowiązki. Także mam nadzieję, że ten film był pomocny. Wyślij go komuś, kogo znasz, kto właśnie ma takie wygórowane ambicje i nie wie, za co się zabrać. Zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, odsyłam do innych filmów na nim. I to było tyle na dzisiaj. Cześć.